Oliwia Stasiak, dzień dobry, witam w rozmowie Echo 24. Ze mną w studiu Anna Bielic, Wrocławska Fundacja Filmowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Portugalia, Kazachstan, Niemcy, Ukraina. Do tych miejsc widzowie festiwalu filmowego Miasto Mówi zostaną przeniesieni. Proszę powiedzieć, co czeka na uczestników? Festiwal Miasto Mówi to jest festiwal filmów o mieście i architekturze jak najbardziej, ale też staramy się właśnie poprzez medium, jakim jest film, uruchamiać naszych widzów, widzki, osoby zainteresowane po prostu miastem do dyskusji o tym, jak na przykład wyglądają polityki miejskie też w naszym kraju i w naszym mieście we Wrocławiu. Dlatego zawsze wychodzimy od filmów, które rzeczywiście pokazują jakąś inną perspektywę i tutaj mamy w tym roku rzeczywiście też różne zakątki świata i różne realia mieszkania w mieście, architektury, urbanistyki, budownictwa, kwestii społecznych, żeby właśnie później w dyskusjach, które towarzyszą filmom, odwoływać się do tych tematów, które w nich zostaną poruszone. Te cztery kraje, które wymieniłaś, one rzeczywiście będą dla nas startem do na przykład rozważenia tego, co robić z budynkami, które się starzeją, które są niezdatne czasami do mieszkania, których architektura, których technologia była zupełnie inaczej wymyślana wtedy, kiedy były budowane, na przykład w latach 70., a dziś już trzeba o nich pomyśleć inaczej. I nasz festiwal otworzy film Robin Hood Gardens, który właśnie takiemu budynkowi, takiemu kompleksowi mieszkalnemu jest poświęcony, który teraz połowicznie został wyburzony, jeszcze pół tego kompleksu wciąż funkcjonuje i mieszkają tam ludzie. Natomiast rzeczywiście on nie do końca się sprawdził jako jakaś idea architektoniczna, jako to u nas coś, we Wrocławiu dobrym przykładem, chyba przychodzącym wszystkim na myśl od razu jest Solpol, bo to zero-jedynkowo się w ten sposób może kojarzyć. No my oczywiście nie uciekamy jakoś od tego zeszłorocznego, trochę niechlubnego przykładu wyburzenia bardzo symbolicznego budynku, no ale wiemy, że to jest kwestia, która dotyczy nie tylko budynków użyteczności publicznej, ale też budynków mieszkaniowych, które się po prostu starzeją i przede wszystkim są narażone na powstawanie różnych niedoskonałości, bo użytkują je ludzie, którzy w nich mieszkają i oni na swój sposób wymyślają dla czasami różnych pomieszczeń czy przestrzeni wspólnych zupełnie inne użytkowanie nowe niż zostało to zaprojektowane. Więc w tym filmie bardzo dużo takich kwestii właśnie o tym, jak zużywa się budynek, który jest żywo użytkowany, jaka przyświecała mu idea, dla kogo on miał być, miał właśnie łączyć ze sobą różne grupy społeczne i wpisane w to jest ryzyko pewnej porażki czy pewnego właśnie niezbyt okej rozwiązania. O tym będziemy rozmawiać i to też jest coś, te niedoskonałości, te nie do końca zamierzone kwestie, te kwestie, na które musimy się przygotować, bo architektura żyje wśród ludzi i przez ludzi jest użytkowana. To jest właśnie temat też tegorocznego festiwalu. No właśnie, hasłem jest niedoskonałość. Niedoskonałość w architekturze rozumiana jako, domyślam się, że szeroko. Skąd ten motyw przewodni? My ostatnio się śmialiśmy, że tak naprawdę po 10 edycjach naszego festiwalu, kiedy poruszaliśmy bardzo różne tematy związane z architekturą, urbanistyką, społeczeństwem, po prostu miastem. Bardzo często prezentowaliśmy jakieś idealistyczne wizje czy rozwiązania, które bardzo wybiegały w przyszłość. Natomiast tą 11 edycją chcieliśmy powiedzieć wszystko sobie zmazać i widzom trochę stop i powiedzieć, że no, musimy zrewidować to, o czym mówiliśmy. Nie możemy, jesteśmy oczywiście w czasie wielu kryzysów i też wiemy, że już nie wszystko możemy zaplanować, że niedoskonałości są wpisane w ogóle w to, jak żyje miasto, bo właśnie jest ono użytkowane przez ludzi, więc my będziemy też mówić nie tylko o niedoskonałościach w architekturze, ale też w społeczeństwie, w przyrodzie, w ogóle w otaczającej nas przestrzeni. I chcieliśmy zwrócić na to uwagę, gdzie jest ta granica, gdzie jeszcze możemy niedoskonałości akceptować i nie przeradza się to po prostu w chaos i w coś, co no, jest celowym chaosem czy celową jakąś sytuacją, gdzie nie panujemy, nie mamy kontroli nad tym, co się dzieje. Natomiast są pewne zjawiska, które jakby decydują o charakterze miast i to, że one są właśnie, nie wszystkie chodniki są idealnie równe. Czy że znajdujemy w mieście też roślinność, która nie jest zaplanowana tak, jak to zrobił architekt krajobrazu x lat temu, tylko ta roślinność się zmienia, czy architektura się zmienia, no to decyduje o specyfice miast i trochę się musimy z tym pogodzić.
zmieniają się miasta, zmieniają się konkretne osiedla, no bo zmieniają się ludzie, którzy tam żyją i mieszkają, to bez wątpienia. Ile filmów podczas festiwalu będziemy mogli zobaczyć? Pokazujemy w tym roku 7 filmów. Część z nich to są premiery polskie. My w trakcie naszego festiwalu ściągamy do Wrocławia filmy, które jeszcze właśnie nie były w naszym kraju pokazywane. Też je tłumaczymy i nawiązujemy kontakt z dystrybutorami. I między innymi właśnie Robin Hood Gardens to jest taki film, który jest świeży, po zmontowaniu niemieckich twórców, którzy też po pierwsze są reżyserami, po drugie też architektami i on u nas się jako premiera właśnie na festiwalu pojawi. Będzie też film Bella Vista, Wyspa Zamieszkana i tutaj w tym temacie właśnie tego, jak architektura może być tworzona przez samych mieszkańców, mieszkanki, nie przez specjalistów. Będziemy bardzo dużo rozmawiać o dobrych przykładach partycypacji w kształtowaniu miasta i o tym, jak tak zwana architektura właśnie wernakularna powstaje, czyli taka architektura, która no, z założenia powinna raczej się zrujnować po kilku latach, bo nie było tam żadnego konstruktora, czy żadnej osoby, która rzeczywiście... Na papierze nic się nie trzyma. Tak, na papierze nikt się nie trzyma. Natomiast jakoś to funkcjonuje, bo stworzyli to ludzie, którzy po prostu zbudowali jakiś budynek, czy jakieś osiedle, bo było im potrzebne miejsce do zamieszkania. A ta Ukraina, jaki tutaj będzie motyw wokół tego? Film w Ukrainie, który pokazujemy, to jest film polskich twórców, który też miał premierę w tym roku. On już był w Polsce pokazywany, ale we Wrocławiu tylko raz. Miał w zasadzie jeden pokaz filmowy w trakcie Festiwalu Filmów Dokumentalnych. Natomiast to jest bardzo nietypowe spojrzenie na wojnę. Na wojnę przeżywaną przez takie codzienne czynności, przeżywaną przez ludzi, którzy po prostu muszą sobie radzić i na bieżąco rekonstruować to zwykłe życie. My chcemy tym filmem pokazać, jak właśnie wygląda życie w takiej permanentnej niedoskonałości, w tymczasowości, w sytuacji, kiedy co drugi dzień trzeba wymieniać okna, trzeba szukać nowego schronienia, trzeba się przyzwyczaić do tego, że nie ma się już tych wszystkich dogodności, do których byliśmy czasem wcześniej. Czasem tracimy dom po prostu w kilka sekund, prawda? Tak, dokładnie. Natomiast też w tym filmie, co chciałam zaznaczyć, nie ma takich standardowych obrazów wojny, ostrzeliwań, bombardowań. To jest rzeczywiście takie trochę życie chwilę po tym, co się wydarzyło. Tuż gdzie... po tym bombardowaniu chociażby. Tak, tak. Gdzie ludzie wracają i szukają właśnie jakiejś przestrzeni dla siebie. My będziemy właśnie podczas tego filmu, po nim zaraz rozmawiać o tym, jak wygląda taka rekonstruowana na bieżąco rzeczywistość i jak w ogóle się żyje właśnie w niedoskonałościach. Będą też z nami osoby, które się odbudową Ukrainy zajmują, ale tą odbudową nie wielką budynków reprezentacyjnych, czy właśnie wielkich kompleksów, jakiejś architektury użytkowej, ale tymi oddolnymi inicjatywami i tym takim właśnie oddolnym i własnoręcznym odbudowywaniem miast. No właśnie, jak te dyskusje zazwyczaj wyglądają i czy też mamy jakichś ekspertów, panelistów? Tak, my staramy się na naszym festiwalu, mimo że nazwa jest filmów o mieście i architekturze, i architekturze tutaj wiele osób myśli, że przede wszystkim, zapraszać nie tylko osoby, które architekturę robią, projektują, czy też badają, ale w tym roku z nami będzie bardzo dużo antropologów, antropolożek kultury, socjologów, socjolożek, też po prostu osób, które interesują się jakimś tematem. Zapraszamy do Wrocławia zawsze bardzo zróżnicowane grono z Polski, ale też z zagranicy i tu kilka takich osób do nas przyjedzie, między innymi właśnie Katarina Kozlowa z Ukrainy, będzie z nami też reżyser filmu właśnie w Ukrainie, Piotr Pawlus, ale będą z nami osoby takie jak Iwo Borkowicz z Poznania, on jest architektem, który właśnie pomaga ludziom jako ten specjalista budować według własnych koncepcji budynki. Będzie z nami też krytyk architektury Łukasz Hara, czy też nasz wrocławski architekt Mikołaj Smoleński. To na koniec, kiedy otwiera się festiwal, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o harmonogram? Festiwal oficjalnie, taka jego główna część, otwiera się 27 września i trwa do 1 października. Natomiast my wcześniej jeszcze mamy wydarzenia poprzedzające, wydarzenia towarzyszące. 16 września będziemy mieć dwa wydarzenia. Z jednej strony to będą warsztaty, które realizujemy razem z BWA Wrocław, Galerię Sztuki Współczesnej,
Generalnej i z Konsulatem Generalnym Niemiec we Wrocławiu, poświęcone temu, jakie strategie dla budynków, które właśnie tracą swoje pierwotne przeznaczenie, można budować. Oczywiście w odwołaniu do sytuacji Solpolu, ale też do obecnej sytuacji ZETO, ale też do wielu sytuacji, o których się tak głośno nie mówi, a po prostu budynki znikają z mapy naszego miasta. I będziemy starać się po prostu tworzyć takie uniwersalne rozwiązania, jak zacząć działać i co trzeba zrobić, żeby zacząć tą ochronę budynków. Na te warsztaty trzeba się zapisać? Będzie trzeba się zapisać, na nie zapisy ruszą w przyszłym tygodniu. Będziemy też mieć pokaz filmów, taki dodatkowy, poprzedzający, ale też tydzień wcześniej, 22 września, otwieramy naszą scenę artystyczną w Muzeum Architektury, wystawa Teren Prywatny. Zachęcam do jej odwiedzenia, bo będziemy tam się przyglądać polskim przykładom budynków, które są samowolami budowlanymi, albo są sytuacją taką, gdzie ktoś sobie wymyślił, że zupełnie przebuduje jakiś budynek. On się niczego nie klei, ale też będziemy się takim właśnie praktykom przyglądać i tym, jak artyści w ogóle udokumentowali, czy na obrazach, czy na zdjęciach, czy na przykład w formie haftu, bo chcemy też właśnie do takich technik zróżnicowanych się odwołać w mówieniu o architekturze. Gdzie tych wszystkich informacji szukać, żeby to nie zginęło? Przede wszystkim na naszej stronie miastomówi.pl, tam już jest niemal pełen harmonogram wydarzeń, są też oczywiście opisy filmów, opisy wszystkich wydarzeń, które szykujemy. Jest też oczywiście możliwość kupienia biletów. Nasz festiwal filmowo odbywa się w kinie Nowe Horyzonty i na stronie Nowych Horyzontów też można tych informacji szukać. No i oczywiście na social mediach, na Facebooku czy na Instagramie, po wpisaniu Miasto Mówi można wiele informacji znaleźć. I to wszystko na dziś. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.